Siemanko, jestem Lucek, a to jest Dirt 3, czy Dirt 3, jak to woli. Zacząłem sobie trochę już w to grać. Powiem wam, jakoś mnie ta gra specjalnie nie zachwyciła i może fani tej gry, czy fani ogólnie ścigałek rajdowych powieszą mnie teraz za jajka na suchej gałęzi, ale powiem wam szczerze, trochę mnie ona nudzi, tak wam powiem. Mamy tutaj samochody rajdowe. To są samochody klasyczne, można powiedzieć. Pokażę wam, jak to wygląda. I mamy takie coś. To jest jeden z wozów, który możemy sobie wybrać. To jest Fiat. Czy to jest Fiat 131? Fiat 131 Albar. Jak się to czyta? God damn it. Ja to jestem Lucek. W każdym razie mamy tutaj napęd RWD, czyli na tył, i powinniśmy fajnie driftować. Wow. Zaraz wam wszystko opowiem, co o tej grze myślę. Będziemy jechać w Kenii. I ja wiem, że tu są różne tryby, do tych trybów jeszcze nie doszedłem, ale sama jazda samochodem nie jest jakoś specjalna, nie zaimponowała mi w ogóle. Tu mamy poziom trudności, nie wiem, weźmy zaawansowany. Co to znaczy, że zaawansowany? Damage full. ABS off, Dynamic Racing Line off, Stability Control off i Torque Management off. I chwileczkę, i teraz difficulty 6. 5 jest 6. Okej, dobra, spoko. Damage full, czy jest więcej od full? Nie ma. Dobra, zobaczmy, jak będzie się jeździło na takich ustawieniach. Wilco set up. O, proszę, tutaj jeszcze są jakieś ustawienia. Prześwit dajmy na wysoki, bo tutaj jest trochę hopek. Dyferencjał dajmy trochę, nie chcę, żeby był tak, żeby na lepiej skręcał po prostu. Jak dyferencjał jest za silny, za mocny, to wtedy te koła z równą prędkością się obracają, niezależnie od tego, czy skręcamy, czy idziemy prosto, więc lepiej dać bardziej taki luźny akurat tutaj. Hamulce dajmy zrównoważone. Zawieszenie damy trochę bardziej gładkie, miękkie, z tego względu, że dałem wyższy prześwit, tak. Downforce damy, zostawiamy tak jak jest. I biegi krótkie czy długie? Damy krótkie, będzie, powinno być przynajmniej lepsze przyspieszenie. Dobrze, fajnie, no to sobie tak zrobiliśmy. Fajnie, że samochodzik się lekko podniósł. Daje to nam możliwość jakiegokolwiek wpłynięcia na, powiedzmy, osiągi, tak? Nie wiem, czy tutaj jest jakiś tuning. Jeszcze do tego może nie doszedłem, ale na razie nic takiego nie spotkałem. I startujemy w Kenii. Model jazdy nie jest jakiś pudełkowy, chociaż może to tak wyglądać. Naprawdę jeździ się całkiem przyjemnie. Z tym, że moim zdaniem jest to bardzo łatwa jazda. Troszeczkę może nawet za łatwa. Chociaż są to pierwsze trasy i może rzeczywiście jest mi za łatwo z tego względu, że one są łatwe. I tutaj zaczyna się już asfalt i na asfalcie mam naprawdę fajną przyczepność. Bardzo ładnie. Oczywiście te wszystkie zakręty można przejechać dużo lepiej, ale w zasadzie nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę idzie mi wystarczająco. Nie idzie mi jakoś super, ale po prostu wystarczająco do tego, aby wygrać. Teraz jedziemy na czas. Ktoś tam za mną wystartował, no jak mnie wyprzedzi, to oczywiście będzie źle dla mnie. Poziom trudności przeciwników chyba nie jest tu jakoś możliwy do ustawienia. W każdym razie ja nie widziałem takiej opcji. Co do brzmienia wozów, uważam, że naprawdę bardzo fajnie brzmią. Grafika jest też całkiem spoko. To nie jest droga gra. Ona kosztuje teraz, nie wiem, ze 3 dychy normalnie, nawet może mniej. Także jeśli lubicie rajdówki, tego typu klimaty, to możecie sobie przetestować. Wymagania, teraz gram na maksymalnych ustawieniach graficznych. I no, mam trochę dobry sprzęt, ale ktoś, kto ma laptopa, też powinien tą grę bez problemu odpalić tam na niższych ustawieniach. Także z tym nie ma problemu, myślę, że wam pójdzie. Jest to... O, wypadłem sobie trochę. Jest to taka, można powiedzieć, alternatywa dla wszystkich takich droższych ścigałek. Znaczy, to jest też produkt high-endowy, czyli dobrze wykonany.
Który jestem? Wow! Siódmy! Nie poszło mi najlepiej. A, trudno. No to jest kwestia do szpilowania sobie czasu, tak? Dwie rundy, fajnie. Co jest fajne w tej grze? W tej grze fajna jest muzyka. Weźmiemy sobie Peugeota i polecimy, zobaczymy jak to pójdzie. To jest już nowoczesny brum brum Peugeot. Jak wam się podoba Peugeot? Nigdy nie lubiłem, nie przepadałem jakoś za tą marką. No ale to są rajdy, także tutaj i tak niewiele z tego samochodu zostaje po przetuningowaniu. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie za pierwszym razem. Wow! On jedzie na mnie. Nie, on ma taką samą trasę do przebycia, z tym, że jedzie w drugą stronę. O! O! A czemu ja jadę po zewnętrznej w takim razie? Ja mam dłuższą. Haha. Nie, na pewno te trasy zostały tak zmierzone, żeby wiecie. O! O, wow, wow. Niedobrze poszło. Dobra. Postaramy się teraz robić lepsze łuki. Już jestem na drugiej pozycji. To niedobrze. Zobaczcie, że tutaj jest fajnie to pokazane, ta rywalizacja. Teoretycznie jadę zaraz za nim. O cholera. No teraz to już nie zaraz. I widzimy go, a on jednak jest. Aha, i on wjeżdża teraz na moją trasę. Jakoś tak trzeba na to patrzeć. A ja wjeżdżam na tą jego. Garcia się nazywa. Garcia, można powiedzieć. O, jest daleko przede mną. Zobaczcie sobie po lewej stronie, jak mnie wyprzedził. Ale trochę go na prostej podganiam. Tu niestety musiałem zwolnić. No i gaz do tych ostatni fragment trasy. O, zakręt. O nie, już przegrałem. Da się to powtórzyć w ogóle? Restart. Lecimy. No dalej, dalej. Może spróbuję tutaj z Wilko. O właśnie, setup. Dajmy sobie krótkie biegi. Większy downforce. Tu nie mamy żadnych skoków, więc dajmy sobie zawieszenie twarde, prześwit mały, dyferencjał tak i hamulce na front. I zobaczymy jak to pójdzie. Co? Myślicie, że będzie teraz lepiej? Nie wiem, powinienem lepiej przyspieszać na pewno. A przyspieszenie tutaj jest ważne, bo tu nie ma długich prostych. I nas prędkość maksymalna wcale nie interesuje. Interesuje nas przyspieszenie i skręt. I zobaczcie, jak teraz samochód pokonuje ładnie zakręty, bo mam lepszą aerodynamikę, w sensie siłę docisku, dzięki czemu... O! Dzięki czemu lepiej mogę się tutaj trzymać drogi i łatwiej będę wychodził z zakrętów. Okej. Okay. I mam także lepsze przyspieszenie. I zobaczcie, co się na prostej dzieje. No, nieźle ten tunik tutaj działa, cholera jasna. Nie wiem, czy już to nadrobię. Jeden taki błąd może mnie kosztować cały wyścig. Ale cieszy mnie fakt, że naprawdę sporo tutaj daje ten taki tuning przedwyścigowy, dostosowanie samochodu. To jest naprawdę fajna sprawa. Czuć, że to działa. Przyspieszenie jest znacznie lepsze. No nie takie, że od razu kanizek Agera, tylko jest lepsze i to jest odczuwalne. Mimo to i tak jestem z tyłu przez tą jedną stłuczkę, którą tam miałem wcześniej. Jest, dobra. Jak teraz? Teraz tak. Ale skopałem. Dalej, Lucek, dalej. O kurde, on mnie na tej ostatnim fragmencie wyprzedza strasznie, sromotnie. Spróbuję jeszcze raz. O. Kto wygrał? Kurde, jaki on miał czas? Oj, 2 sekundy lepszy, to jest kurczę sporo. Nic, dobra, trudno. To chyba teraz będę walczył o drugą pozycję, jakoś tak myślę. Zastanawiam się, czy... Aha, już skończyłem, rozumiem. Czwarta pozycja, niedobrze. O, tu coś jest ciekawego.
Monako. Okej. Nie wiedziałem, że coś tutaj takiego, że tutaj jest. Zobaczcie, możemy chyba też driftować. To może być ciekawe. A Subaru Impreza. A wezmę sobie tego Forda. Możemy różne chyba malowanie wybrać. A weźmy Monster Energy. Już tak klasycznie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Jeszcze tego trybu jakby nie próbowałem. No mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. Mam nadzieję, że to zmieni moją opinię o tej grze jako o grze nudnej. Także tu będą pewnie jakieś wyczyny. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wow. Ten samochód chyba dobrze znamy, co? Co mamy robić? Uhoho! To naprawdę ma niezłą prędkość. O cholera. Musimy rozwalać te żółte cosie. Aha, chyba driftować też trzeba. Wokół tego. Ile mam czasu? To jest na czas? Nie wiem. Ojej, ciężko się tu driftuje. Aha, jest czas. Minuta. Cholera, ciężko, nie jest tak łatwo. Muszę wokół tego driftować, żeby mi się punkty naliczały. Ale to nie jest taka łatwa sprawa z tego, co ja widzę. No dalej, napełnia się. Jest! Napełniło się. Teraz tutaj spróbujmy. Oj, wypadłem odrobinkę. No nic, może się uda. O rany, ależ katastrofa. Naprawdę ciężko jest. O, coś się dzieje. No nie! Jest, udało się. Dobrze, to może jakaś hopka czy coś. O, tutaj trzeba zrobić dłuższy drift, nie ma tu hopek. What the hell? Ósma pozycja? No nie. Tyle ciężko jest tą prędkość ustawić. Tu nie trzeba za szybko jeździć przede wszystkim. Okej, dobra, już chcę startować. Już, nie chcę tych cutscenek. Ach. Dobra. Tak, wiem, tu co trzeba zrobić. Już chyba wiem, o co tu chodzi. O Bożeż! Hamujesz źle, gazujesz źle. Dobra, trudno. Zaraz. Przechylam głowę, jak driftuję w tą stronę. Nie wiem, czy to widać, ale pewnie wygląda dziwnie. Nevermind, dam radę. Doskonały drift. Dalej, Lucek, dalej. O Bożeż. O! Jak to się robi? Przesterowuje cały czas. No dramat jaki. O, będzie. Będą z tego ludzie, dobrze. Nie wiem, czy w tym roku uda mi się tu dobrą pozycję zdobyć. O rany. O, zobaczcie, coś się dzieje. No nie. Udało się. The hell? O, piąty, coraz lepiej mi idzie. Ale to jest naprawdę bardzo trudne. Bardzo trudno jest tutaj utrzymać dobry drift. Znaczy ja nie wiem jeszcze, jak te samochody się tutaj dokładnie zachowują, bo to jest w ogóle jakieś dziwne. Okej, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie, co myślicie o Dercie 3. Myślę, że to jest gra taka na rozluźnienie się. Jak ktoś chce sobie podriftować, może trochę pojeździć po szutrowych trasach. Jeśli chcecie coś zobaczyć jeszcze w moim wykonaniu z tej gry, to piszcie, chociaż szczerze mówiąc, wolałbym już w nią nie grać.
Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.